Witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maśkowy, i rozpoczynamy kolejny odcinek serii Assassin's Creed Origin. I jako że no niespodziewanie dorwaliśmy naszego lwa, naszego Flawiusza, to teraz możemy udać się porozmawiać z Ajo o naszych dokonaniach, no bo chcąc nie chcąc poprzedni odcinek troszkę inaczej miał się potoczyć, a jednak wbiliśmy do siedziby, do, że tak powiem, Jamy Lwa, czego sam się oczywiście nie spodziewałem, no ale jak już się tam pojawiliśmy, no to Flawiusz dostał na dziąsło. Teraz tylko pochwalić się Ai. Co my tutaj ciekawego zrobiliśmy? Gdzie ty jesteś, babo? Czemu ty jesteś tutaj w jakimś... za komórko? Dobra, wejdźmy i zobaczmy. Czyżby od razu naszym oczom ukaże się jakaś cutscenka? Pewnie. Bajek. It has been too long. No, trochę długo się nie widzieliśmy. Ale... May he walk in the field of reeds. I head to Rome too. Rome? You still entertain folly with these ambitions? I have made mistakes. You have made mistakes. Aya? Jakiś misunderstanding? Ah. You are the famous Magi. Thanos never ceases to speak of your exploits. I have assembled a group. This is Brutus and Cassius, our Roman brothers. We're going to cut these bastards down from across the seas. Septimius and Caesar. The Order is no longer an Egyptian problem only. Does Cleopatra still rule? There is no ruler in Egypt. Plunged into the will of various tyrants. Our queen has abandoned us for Rome. No to trzeba ją zdetronizować. Nothing has changed here. Memphis is overrun by the Order. Aya, we need you. To, a jakieś pożegnanie z ukochanym? Cokolwiek? Nic? Bez słowa? Dobra, artefakt chowany, okej. I cannot end it like this. Porozmawiam ostatni raz z Ayo. That cursed mouth sphere should stay hidden forever. A co tutaj mamy takie niebiściutkie? Notatka i Fanos ma rację, powinnam spotkać się z Apollodorosem. Czy on nie żyje? Jego zdaniem w sprawie uwikłany jest Actaeon. Muszą zakraść się do jego krywki, maska blablabla. Przecież Apollodoros w ogóle klapsnął na dziąsło już. To może to jest jakaś stara notatka? Dobra, gdzie ty, to kurczaczki pieczone, żeś się normalnie wyewakuowała gdzieś w ciul daleko. Dobrze, że koń postawiony, to możemy sobie z tego skorzystać. Serio? Jeszcze tutaj? Nowe miejsce odkryte? I need someone for one quick job. Good call. I don't know what you are talking about, but I don't will help you. My English is very good, very polite. A smoknij się w pompkę w ogóle, czy ja do was idę? Tylko pytanie, czy jeżeli teraz Aya wyruszy do Rzymu i tam konfrontować się dalej właśnie z Cezarem i całą jego resztą, to pytanie, co my będziemy mieć na tapecie do zrobienia? To mnie na chwilę obecną mocno zastanawia. Oj, przepraszam. O kurczaczki, to żem się wpakował w ogóle. Pyk, 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 pyk. Chociaż szedłem ciemną doliną na koniu, w ogóle po skałkach się nie ulęknę. A, sorry, chwila, moment. Czy to nie jest... pożegnanie? Our victories have multiplied.
Our bond not so. We could never have been. Everything has told us our love is impossible. You are right. Something bigger has called us. But our love lives in the Duat. Only now we are letting go. Let the gods decide. The gods are dead. We must sacrifice our personal lives for the greater good. All this darkness was for a reason. I was wrong to be so reckless in public without killing. We must work in the shadows. I tu się pojawiamy my. Greece also. And Rome will fall too. All will fall to the creed, yet no one will know. When we assassinate only those who deserve it. The few sick souls who try to control us. But they will never know who we are. Cold, calculated, poets of the kill. I am fine with this. I am not a father anymore. I am not a husband. I am not a Magi. I am a hidden one. Yes. We are the hidden ones. I tak oto powstaliśmy. Pull what hope is left from this foul earth. Good, Bayek of Siwa. What are you of now? A new creed. Ours is finished. I tak oto powstaliśmy. Otarcie łezki. Zadanie ukończone. Ostatni z Magiów wjechał nam tutaj poziom doświadczenia, znaczy punkciki. O, wracamy do naszej koleżanki. Dobra, dobra, dobra. A to kto? Those don't need to be your last words. Who the fuck are you? Does the name William Miles ring a bell? Assassin? Then you know who I am. We, the assassins, have been watching you. It's unusual for an Abstergo employee to take an interest in a country's revolution. You're not wrong there. We know about your work with the Animus. Astounding what you and Deanna were up to. Ona niestety odeszła. They played you, didn't they? Sophia Ricken made you so many promises. Enough! We're not talking about her. Sure. Plenty of other subjects to cover on our ride to Alexandria. Don't assume I'm going anywhere with you. No, well, chyba pojedziesz. Let's look at your options. You can come with me, or you can stay here and do the dance of death again and again until you make a mistake. They only need you to make one. There's no going back to your old life, Layla. I never planned to. But you'd finally be able to work on the Animus project, our version of it. And with us, you'd always have the freedom to do things your way. No, przemawia chyba tutaj do rozsądku, co? Let's do this. Szybko poszło. That doesn't mean I'm on your side. Good enough. Wystarczająco dobrze. Okej, okay, czyli teoretycznie możemy wrócić do Animusa. Nic tu nie mogę podświetlić i to nam daje jako zadanie główne. Pewnie, że chcę wrócić. Interesuje mnie akurat los Bajeka, a nie co tutaj się z Lailą dzieje. Czyli jako, że
porzuciliśmy. Bycie Medjajem. Może tyreńskie. Jest nasza Aja. A gift? No. It's a relic. I don't want to talk about it, Demastis. Isn't that Bayek? Let me have it. I'll give it to Foxidas myself. He loves these things. I'll kill you. How about that? I'm in no mood for compromise today. Okay, sorry. Przepraszam bardzo. Ktoś tutaj wstał lewą nogą dzisiaj. Albo coś przyjechało do Ai. Strong wind, you'll be standing in Rome's forum in 2 days time. It's over between you and Bayek, eh? I can feel. No decision is easy. But you are a chosen one. And now you are free! Like me! So begins a new day. Nowy dzień, będąc nowonarodzoną ukrytą. I co, wyrzucisz to do wody? To po co te nerwy były na samym początku? Ach, kobiety. Okej, okay, żegluj do Rzymu, taranowanie i kontrsarza. R2, by osiągnąć prędkość bojową. Tutaj mamy raczej statki sprzymierzeńców. Imperium pada, by powstało nowe. No dobra, dobra, dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale musi państwo, proszę się nie ociągać. Roman fleet up ahead. Oho. Don't drop your guard entirely. We should assume they are expecting us. You sound thrilled about it. To było do przewidzenia, że na nas czekają. O, już tam widać żagle. Such is the world we live in. Dobra, trzeba będzie ich tutaj ładnie, pięknie przywitać, bo nie możemy zostawić im ani troszkę wolnego pola. Tam widzę jeden maszt. Tam drugi. Jak na razie tylko dwa. Trzy. We have been spotted! Those flares will summon their navy. Prepare yourselves! Co ty nie powiesz? Here they come. Forward, men! Litter the sea with their shattered hulls. Trikors! Jazda! The songs they will sing about us when this day is out! If that happens, Foxidas, I will wear seasons like a siren and sing them myself. I will hold you to that. Ah, tego się nie spodziewałem. You would be sorry. Now let's end this. Dawaj, ładuj się, ładuj się, ładuj się. Let's go! I zdechaj. Another down! There is only one more left for the abyss! Pyk, od razu topimy. Widzisz jakieś konkretne miejsce nam płynąć? Czy już sobie tutaj przejmiecie pałeczkę do wodzirowania? Płonące statki? Że co teraz? We are overwhelmed. These hell ships are too many. We must sink them before they reach us. They'll do us if they strike us. Take them down. Fire ships right. Full speed. Dobra, mijamy. Galley speed. Omiń, omiń. Szachy ma... nie, kurczaczki. No to czyni nas. To był zły patent. Fame! Press! They are ramming! Hey! Gunny speed!
base! More fire ships close! Gdzie mamy spojrzeć? By the gods, they're everywhere! No pięknie. Zwijamy się stąd. Up the tempo! Look out! Hey, brothers! Gdzie te strzały? Fire ships behind! Zatopieni! Look out! Speed on! Just say the word! Fire! Fire ship right! Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Fire! Yes! Yes! They are ramming! Into carry speed! Hej, no! Odepnij się trochę od nich. Gdzie wy macie te strzały? Tarcze! I kontra! Piękne kontry! Tak jest! Okręty bojowe zatopione! Komu? Tam? With our fleet dispersed and our allies gone, we're undone! Man up, you old sodlick! Save your bloody ship! Another fleet there! Za to wrzutkie bliźniacze okręty. Jove's pissing on our heads from the peak of Olympus! No, no! It's Brutus and Cassius! Look! And our tadpoles with them! Put them to use! Tarcze zakładaj, kurczaku pieczony! Don't fear this beast! She's a great and girthy whale! But we'll dance around her bulk like minnows in a pond! Dawaj, machaj tymi strzałkami! Oh, ho, ho, I should have been, I think! A philosopher too! Ah, what should it be? A million things arrive. You must write your memoirs one day. I may just do. And if you'll promise to sneak one copy into the library, a legend will be born. Surely this chapter will be the most widely read of all. Galaxy! Arrows! Look out! My też wystrzelamy strzały. Kontry! Let's go! Here's the rhythm! Dawaj! Tak jest! Ładuj to, ładuj to! On the way! Ready to fire! Tak jest! Czy możemy dotrzeć w końcu do tego Rzymu całego, kurczaczki pieczone? Let it rain! Down, you demons and jealousy! Hey, you slaggers! Form up with the rest! Today, we sail together! What port are you taking us to? There's a town called Antium I'd like to try. Lots of merchants sail in and out of there. Should be safe for you. From there, it's a half day's ride to Rome. Czyli teraz Rzym stoi przed nami otworem. Aha, dobra, oczywiście. Pewnie wracamy teraz do bajeka. Czarna robota odwalona. To teraz będziemy mogli pobiegać znowu po mapie pewnie. Dobra, 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 dawaj bajek. Rzym, Teatr Pompejusza. No i jest. Love you, Caesar. You're a god. The Senate will not bow so easily. That parliament of clucking hens. Let me be your wolf. Mości panie, przecież ty dostaniesz śledziąstwo. Czy to akurat Aja będzie z nim? Do nothing until I give this.
Nie ma problemu. Zapraszam do tańca. Come at me, bro. Psi. So Caesar is the king of the order now. Caesar is the father of understanding. You and Caesar will die. You are meddling with the affairs of the order. The order is greater than Rome. Go back to Egypt with the rest of the liars and slaves. Egina. Make me understand why murder is just. I command armies. I control greatness. I will erase your order from the annals. Kneel to Caesar. Kneel to Rome. It feels good to side with winners. We are the writers of history. Caesar will follow you to oblivion. Your son pissed himself when he saw the knife. I will feed your heart to vultures. You have no honor. Taki byłeś cwany, Septymiuszu? You stole everything from me. I am a Gabiniani. I thought you would scurry away, little one. Nie zadałeś mi żadnego ciosu. Flavius isn't here to save you this time, Septimius. No Roman deals will be made. A, dobra, zadałeś. Boż ty, gówniaku ty. No nie, no znowu. A tak dobrze mi szło. No nie, 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 nie. My turn. Nie, nie. Tak, tak. I skończmy to. Czy ty chciałeś być wilkiem? Nie wydaje mi się, mój drogi. Damn you, Lupa. My son's heart. For your life. Was revenge everything you hoped? You and the Magi shall drench the sheets with your sweat tonight. Ooh. This stuff. With the order. I served them and your beloved Egypt. And I'll be rewarded in the afterlife. An eternity of drinking and whoring with my brothers. The only thing that waits for you is oblivion. For your name, your order, and the rotting corpses of your Gabiniani. Up and devour your fetid heart. Panie Wilczku. Ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Któryś jeszcze? Jakiś cwajek? Nie? Caesar must be in the Curia, with the rest of the Senate. Leżysz i kwiczysz. Mogę tam do ciebie zejść? Nie mogę. Muszę podążać krokiem. Tu drzwi zamknięte. Ale bądźmy jeszcze w razie co tak przezornie bezpieczni. W sensie tak asekuracyjnie, co najwyżej. Co my tutaj mamy? Roi się od żołnierzy, tak? A senu? Nie ma. Ale mamy pyszne tutaj, fajne drzewko. My musimy dotrzeć tam. P
Pytanie tylko, kurczę, pieczone. Czy my faktycznie jakoś musimy tutaj się skradać? Co się burzysz? Co? Że jesteś chętny podejść tutaj? Nie wydaje mi się. Jeszcze 150 metrów. Otwarta przestrzeń, ale tamtymi krzaczkami podejrzewam, że możemy przejść. Tutaj nikt nas nie widzi. Sektor czysty. Co, nie możesz wyskoczyć z ukrytym ostrzem? Czy ty nie masz takiego bajeru? No, to powiem ci, mości kobieto, słabiutko. Ależ to bardzo słabiutko. Myślałem, że sobie go po prostu i po problemie. A tym tropem idąc, ja muszę dalej tutaj w ogóle się skrywać. Nie. Żegnam. Dobra, przyznajcie, to było sprytne, nie? To mnie nikt już nie widzi. Tu mnie widzicie. Ale tam nie będziecie mnie widzieć, nie? Tylko tu, kurczę, podbieg ten. No właśnie. To jest teraz niepokojące, bo może nie możemy. Nawet jak ja... Dobra, co prawda nie chciałem wypuszczać tej strzały, ale jak już nam wyszło, to co, my się będziemy tutaj czaić z kwiatami. Czysto. Wchodzimy do środeczka. A w środeczku... obrady Senatu. A, pięknie. W końcu kapturki się pojawiają, tak? That you join with me in building a new Rome. A Rome with you as king? Let Caesar speak! We want a Rome that offers justice, peace and land to all its citizens, not just the privileged few. Posłuchajmy go sobie chwilę. You are just as privileged as I. I am not dictator for life. An honor bestowed upon me by the people of Rome. Would you have me refuse such a gift? I dwóch naszych kumpli. Who would have you think of Rome before yourself? I will unite the Republic. Senatus Populusque Romanus. Koniec gadania. Dajcie sygnał, a wszyscy ruszą za nami. Och joj. Nawet ja. The tyrant is dead, you are free now. A zatem dobranoc. Ave ty, Cezarze. Do I know you?
You who strikes from the shadows. The same fate will come to all despots. In the end, it is impossible not to become what others believe you are. And I was a god! Chyba nie do końca. Creed now. Yeah! Rome is eternal! She will never fall to you or your kind. Freedom is not given, Caesar. It is taken. Dobrze powiedziane. Proszę, mieczek i umieraj w spokoju. Requesta in pace, Caesar. Aż normalnie mam ochotę zagrać w te pierwsze asasyny. Masz nam coś do powiedzenia, Kleopatro? Caesarion would have sat on the throne of Rome. Listen to the cries in the streets. They call you a dead tyrant's whore. I am still your queen. You are a queen of liars and snakes. I fought for you for 5 years. Our people worshipped you. Apollodorus died for you, for Egypt. For Egypt? I am Egypt! Not this time. Then be the ruler our people deserve. Or nothing will save you from my blade across your throat. You are the last of the pharaohs. I zapamiętaj to zdanie. Wracamy do bajeka. Cudownie. Pytanie, co my teraz bajekiem będziemy mieli do zrobienia, skoro Aja dorwała Cezara, nastraszyła Kleopatrę, zbuntowała cały Rzym i zrobiła powstanie w Egipcie. No fajnie. Rzym, Panteon, 40 rok przed naszą erą. Bajek. Caesar has been assassinated. Septimius is also dead. I have founded a bureau in the middle of Rome. Yet, no one knows of our existence. Like Amun, we are the hidden ones. I believe in you. I to jest credo. The irony of freedom. We are free of each other, yet it brings me no happiness. We must move forward. Remain in our tempest of blood poetry. Despite it all, we dance and they die. From darkness we shall stay. Humans are not meant to last forever. But this creed will. The creed is the only immortal thing in the world. Cicho, Bachorze. Koleżanka tutaj... chciała ponieść emocje. Go home. You're free. No, one chyba będą chciały zostać z nami. I don't want to go home by myself. I'm scared. Should we take him to the bureau? No. I'll take you home. Let nothing grieve you beyond measure, for your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. Okay.
I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One, known as Amunet. No i to jest przekozacki koniec. Amunet. Także ostaceni oficjalnie powstali. I tym oto sposobem, moi drodzy... Papo? O? Jump. Co to za... skok? Tym oto sposobem, moi drodzy... ukończyliśmy fabularną część Assassin's Creed Origin. Coś tutaj mi podpowiada, że jeszcze warto skoczyć. Nie? Nie warto było skakać? Nie! Siedziba ukrytych. Masz teraz dostęp do siedzib ukrytych w Memphis. W tamtejszym sklepie dostępne są unikatowe przedmioty. To mi się podoba. Dobra, wróćmy sobie zatem fajnie, ładnie, klimatycznie na górę. Świątynia Ptaha. To nie był to, to było tam, ale mniejsza z tym. Jesteśmy sobie ładnie, pięknie na dachu. Możemy podziwiać miasto z góry. I tak jak powiedziałem, skończyliśmy część fabularną Assassin's Creed Origin. Oczywiście przed nami jeszcze kilka zadań jest. I kilka zadań mam tutaj jeszcze w zanadrzu do wykonania. Także zostańcie ze mną jeszcze troszkę. Bo sobie zrobimy DLC-ki do Assassina. Dalej będziemy kontynuować przygodę Bajeka. A na chwilę obecną bardzo wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie widzimy się jutro o 17:00. Na razie, ho!